Good morning, everybody. W porządku. Dzień dobry wszystkim. I'm just really excited. Jestem naprawdę podekscytowany, słuchając tych wszystkich świadectw. It just lines up. Zgadzają się z tym, o czym myślałem przez cały ten tydzień. Coraz bardziej wchodzę w objawienie Jezusa Chrystusa i to, kim powinniśmy być. Bóg wiele do mnie mówił w tym tygodniu na temat tego, jak postrzegamy siebie. Powodem, dla którego świat boryka się z trudnościami, jest to, że w umysłach ludzi wszystko jest już stracone. Wszystko się skończyło. Jesteśmy pokonani. Jeśli posłuchasz społeczeństwa, ludzi wokół siebie, odnosi się wrażenie, że wszystko się skończyło i to tylko kwestia czasu i umrzesz. Ludzie boją się, że stracą pracę. Wróg zrobił bardzo dobrą robotę, żeby zniszczyć nadzieję ludzi, ich życia. I gdy rozmawiasz z ludźmi lub jeśli oglądasz wiadomości, wydaje się, że wszystko się skończyło. I kto w takiej sytuacji wygrywa? Bóg czy diabeł? Diabeł. Ale w rzeczywistości kto jest większy? Bóg czy diabeł? Bóg. Więc pomyśl o tym. Bóg, nasz Stwórca, Stwórca Wszechświata, najpotężniejsza istota. Wszystko, o czym możesz powiedzieć, największe, najmocniejsze, najjaśniejsze, to jest Bóg. Wróg, który jest całkowicie pokonany, Jezus go zniszczył, pokonał go. Jedyną rzeczą, którą posiada wróg, jest zdolność do kłamania. To dosłownie jedyna broń, którą ma. Ma język, który tylko kłamie. To jedyna rzecz, którą on może zrobić. Nie ma mocy, nie ma władzy, nie ma nic. Ma tylko zdolność do kłamstwa. I kiedy patrzysz, gdy nabierzesz perspektywy, Bóg pokazał mi ten obraz, gdy nabierzesz dystansu, widzisz wroga, który może tylko kłamać. I widzisz Boga, który ma wszystko. Jest większy, silniejszy niż cokolwiek innego. A jednak z perspektywy większości ludzi, Bóg przegrywa. I poczułem w swoim duchu, jak smutne jest to dla Niego, że przegrywa w percepcji ludzi. Bo wszystko sprowadza się do percepcji. W rzeczywistości Bóg nie przegrywa. On nigdy nie może przegrać. Ale kiedy słuchasz ludzi, i to jest najsmutniejsze, kiedy słuchasz chrześcijan, to najsmutniejsza rzecz. Kiedy słuchasz chrześcijan, oni mają mniej nadziei niż świat. Świat przynajmniej ma nadzieję. Myślą, że jeśli dostaną szczepionkę lub cokolwiek, to wszystko będzie dobrze. Mają jakąś nadzieję. Ale ciało Chrystusa, albo tak zwane ciało Chrystusa, nie ma nadziei. Jest jakby pokonany. Nadzoruję służbę w krajach Europy Wschodniej. I rozmawiałem w tym tygodniu z niektórymi liderami. I to było naprawdę smutne, gdy usłyszałem, że kościoły faktycznie promują te rozwiązania. Są tak przerażeni, tak bardzo boją się śmierci, że promują, naciskają ludzi, aby robili to samo, co robi teraz świat. Tak jakby Bóg potrzebował pomocy. Jakby Bóg nie był wystarczająco mądry. Myślałem o tym. Bóg stworzył nas na swój obraz. Stworzył człowieka. Słowo Boże mówi, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Więc jesteśmy stworzeni doskonali. Czy Bóg mógł coś schrzanieć i zapomniał włożyć coś do naszego ciała, aby mogło się samo utrzymać lub pozostać takie, jakie powinno zostać? Nie, to niemożliwe. Więc jak ciało Chrystusa znalazło się w miejscu, w którym ludzie uważają, że musimy coś dodać lub musimy coś zrobić, aby ciało mogło funkcjonować lub przetrwać? To tak jakby myśleć, że to, co ma Bóg, nie jest wystarczająco dobre, albo że cokolwiek zapewnił Jezus, to nie jest wystarczająco dobre. Dużo myślałem o tym w tym tygodniu. Wiele rozmów na ten temat. I Bóg zaczął mi pokazywać, że to, co robimy tutaj, to jest to, co Jemu się naprawdę podoba. Pomyślałem, że wszystko, czym się zajmujemy, to mówienie o Bogu. Ale tak naprawdę mówimy, kim On naprawdę jest. Mówimy o Nim tak, jak mówi o Nim Biblia. Więc po prostu poczułem w duchu, jak szczęśliwy jest Bóg.
że nie mówimy o nim bzdur, tak jak robi to większość świata, bo diabeł chce tak robić. Ale nasz Kościół tego nie robi. Nie gada bzdur o Bogu. I on jest bardzo szczęśliwy z tego powodu. W związku z tym doświadczyłem wiele radości w tym tygodniu, bo Bóg naprawdę to kocha, że mówimy o tym, kim On naprawdę jest. Musimy mówić przynajmniej to, co mówi o Nim Biblia, prawda? Mam na myśli to, że On jest o wiele lepszy. Nie jesteśmy nawet w stanie opisać Go takim, jakim naprawdę jest. Ale przynajmniej powinniśmy mówić to, co Biblia o Nim mówi, a nie to, co mówi o Nim diabeł. A postrzeganie świata jest takie, że wydaje się, że diabeł wygrywa. Jeśli myślisz o tym w szerszej perspektywie, czego diabeł chce najbardziej? Co przyniosłoby wrogowi najwięcej radości? Odpowiedź jest naprawdę prosta. Jego celem jest wojna z Bogiem. On nienawidzi Boga. Wróg nienawidzi Boga. A to oznacza, zwykle, jeśli nienawidzisz kogoś, jeśli jest jakaś osoba, która nienawidzi innej osoby, co ta pierwsza zamierza zrobić? Obgada tę drugą osobę, skrytykuje ją, zrobi wszystko, co może, żeby zniszczyć tę osobę. Więc jest wróg, który nienawidzi Boga. Jego celem jest, żeby Bóg odniósł porażkę ze swoim planem. A jaki Bóg ma plan? Bożym planem jest mieć ludzi, którzy akceptują Jezusa jako ich Pana i Zbawiciela. Ale nie tylko to. To nie jest ostatnia deska ratunku, żeby dostać się do nieba. W Piśmie Świętym nie będziemy teraz przywoływać tych fragmentów, ale Bożym celem jest, aby wierzący stali się jak Jezus i niszczyli wroga. Bóg odbiera chwałę nie tylko wtedy, gdy dostajesz się do nieba. Kiedy jesteś zbawiony, dostajesz to w darze. Ale Bóg odbiera chwałę, gdy jeńcy są uwalniani na wolność. Gdy zachowujemy się i działamy na tej ziemi jak Jezus Chrystus, to wtedy Bóg odbiera sobie chwałę, gdy niszczymy dzieła wroga. Wróg stara się zniszczyć dzieła Boga. Musimy zrozumieć w szerszej perspektywie. Diabeł i Bóg są w stanie wojny. Jako ambasadorzy Boga, naszą odpowiedzialnością jest to, żeby reprezentować Boga, a nie reprezentować diabła. Kiedy wypowiadamy kłamstwa wroga, kiedy mówimy takie rzeczy jak umrę, to mnie dopadnie, zachoruję, stracę pracę, to kogo w tym momencie reprezentujemy? Wroga. Jeśli powiesz, stracę pracę, to czy Bóg odbierze sobie chwałę, czy diabeł ją odbierze? Diabeł. Kiedy przeglądałem fragmenty i myślałem o tym, i rozmawiałem o tym z Bogiem, zacząłem uświadamiać sobie, jak dużą odpowiedzialność niesie na sobie ciało Chrystusa. Bo dosłownie, my reprezentujemy, jesteśmy ambasadorami nieba, reprezentujemy Boga na tej ziemi. Zacząłem patrzeć na siebie, co ja sobą reprezentuję. Gdy ludzie na mnie patrzą, to czy widzą Boga, czy widzą diabła? Słowa, które wychodzą z moich ust, czy widzą w nich diabła, czy widzą przez nie Boga? Bo pamiętajcie, co powiedział Jezus. Jezus powiedział, jeśli znasz mnie, to kogo znasz? Ojca. Więc jeśli jesteśmy jak Chrystus, pytanie do nas brzmi, jeśli ktoś mnie zna, to kogo zna? Zna diabła? Czy zna Ojca? Gdy zaczynamy patrzeć na to z tej perspektywy, zaczynamy uświadamiać sobie, jak wielką niesiemy odpowiedzialność, żeby reprezentować Boga. Ja zawsze powtarzam, że podjąłem decyzję bardzo dawno temu. Są pewni ludzie w Kościele, którzy chcą mówić, że to Bóg robi te wszystkie złe rzeczy i myślą, że mają na to poparcie w Piśmie Świętym. Oni będą dosłownie kłócić się i walczyć, że Bóg jest zły. I jest w Kościele kilkoro, którzy będą mówić, że Bóg jest dobry.
Ja zdecydowałem się, że będę osobą, która mówi tylko dobre rzeczy o Bogu, nawet jeśli miałbym się mylić. Choć wiem, że się nie mylę, bo czytam Biblię i to, co Biblia mówi. Wolę pójść do nieba i przepraszać Boga za to, że mówiłem o Nim dobre rzeczy, niż pójść do nieba i mówić: przepraszam, że gadałem bzdury o Tobie. Przenosząc to na świat fizyczny, jest jakaś osoba, powiedzmy, że zła. Ale mówisz o niej tylko dobre rzeczy. A jakaś inna osoba mówi o niej tylko złe rzeczy. Jeśli byłbyś tą opisywaną osobą, z kim byłbyś szczęśliwszy? Z tą osobą, która mówi złe rzeczy o tobie? Czy z osobą, która mówi dobre rzeczy o tobie? Proste pytanie. Powodem, dla którego stawiam te pytania, jest to, że chcę, żebyśmy zaczęli myśleć z tej perspektywy. Myślę, że powinniśmy sprawdzić, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób postrzegamy rzeczy, w jaki sposób patrzymy na rzeczy. Bo wyobraź sobie Boga, który nas stworzył, który zrobił dla nas wszystko. Oddał swojego własnego syna. Nikt z nas nie oddałby własnego dziecka za kogoś innego. Nie ma szans, nie ma nikogo, kto powiedziałby: ej, to jest moje dziecko, pozwalam, żeby zostało zabite, aby było ci lepiej. Nikt z nas by tak nie zrobił. Jeśli myślimy, że bylibyśmy w stanie to zrobić, oszukujemy sami siebie. Nikt z nas by tak nie zrobił, ale Bóg tak zrobił, tak bardzo nas kocha. Więc zasługuje przynajmniej na to, że Jego ciało, przynajmniej. Jeśli nie masz nic dobrego, co możesz powiedzieć o Bogu, to milcz i nie mów nic. Będzie z Tobą o wiele lepiej. Jeśli nie wiesz, nie mów. A najlepsze, co możesz zrobić, to powiedzieć: mój tata jest dobry. On chce Cię uzdrowić. Chce Cię błogosławić. Chce Ci dać pracę. Chce, żebyś rozkwitał. Chce, żebyś się pomnażał. Bo On taki jest. Tak mówi Biblia. Kiedy zacząłem się temu przyglądać w tym tygodniu, uzmysłowiłem sobie, ile jeszcze, jak dużo jeszcze muszę pracować, żeby oczyścić swoje życie, to, co mówię i w jaki sposób go reprezentuję. Bo to jest bardzo duża odpowiedzialność, być w stanie powiedzieć: jeśli mnie znasz, znasz Ojca. Ale koniec końców to się do tego sprowadza. Tak powiedział Jezus. Więc jeśli Jezus powiedział: jeśli mnie znasz, znasz Ojca, to oznacza, że reprezentował Ojca w sposób doskonały. Jeśli chcemy wiedzieć, jaki jest Ojciec, musimy czytać słowa Jezusa, przyjrzeć się, jak żył. Dlatego, gdy zaczęliśmy program uczniowski, natychmiast zaleciliśmy każdemu zapoznanie się z Ewangeliami. Przeczytaj Ewangelię i zobacz, jaki był Jezus. Jeśli nie jesteś pewien co do Bożego charakteru, studiuj charakter Jezusa. I jeśli widzisz charakter Jezusa, to jest to charakter Boga, bo Jezus doskonale reprezentował Boga Ojca. I co Jezus zawsze robił? Uwalniał jeńców. Przez cały czas. Nigdy nie było sytuacji, w której ktoś przyszedł do Niego i Jezus powiedział: nie, nie zrobię tego, nie uwolnię Cię. Będziesz musiał poczekać, będziesz musiał pokutować, będziesz musiał zrobić te wszystkie rzeczy, zanim Cię uzdrowię. Czegoś takiego nie znajdziesz w Ewangeliach. Uwolnił każdą jedną osobę. Każdy, kto do Niego przyszedł, On go uwolnił. I to jest doskonała reprezentacja Boga. Bóg odbiera chwałę, kiedy ludzie są uwalniani. Bo kto nakłada ucisk na ludzi? Wróg. Celem wroga jest kraść, zabijać i niszczyć. I chce uciskać ludzi. On chce, żeby ludzie byli męczeni. Chce, żeby ludzie byli zniszczeni. To jest jego cel. Naszym zadaniem, sposobem, w jaki reprezentujemy Boga, jest to, żebyśmy uwalniali ludzi. Bóg dał nam taką moc, taką władzę, taką siłę, taką zdolność, że powinniśmy zwyciężać nad dziełami wroga. To nawet nie powinna być jakaś potyczka. To powinna być krótka piłka, dosłownie. W świecie fizycznym to by wyglądało tak. Powinieneś podejść, złapać go za głowę i rzucić na ziemię. Oto, co Bóg chce, żebyś zrobił wrogowi. Zobacz ten obraz w swojej głowie. Tak powinieneś sobie to wyobrażać. Diable, zmiażdżę cię na pył. Złap go za uszy, za głowę i uderzaj go non-stop, zniszcz go. Oto, co Bóg chce, żebyśmy zrobili. Jezus tak z nim zrobił. Kiedy Jezus chodził po tej ziemi i zobaczył kogoś martwego, nie musiał powtarzać w imieniu Jezusa. Mówił: wstań. Zobaczył kogoś chorego? Wstań, chodź, przejrzyj na oczy, usłysz.
Cokolwiek, czego ludzie nie mogli robić, natychmiast ich do tego uwalniał. W duchowej rzeczywistości Jezus miażdżył wroga. Nie było nawet żadnej potyczki. To jest ta rzecz, którą chcę, żeby naprawdę zaczęła zmieniać się nasza perspektywa, nasze myślenie. Nie było walki. To nie było jak jakaś ostra walka wagi ciężkiej. Runda 11, Jezus potyka się, podnosi i pokonuje wroga. Nie było tak. Jezus go zmiażdżył. Runda pierwsza sekunda, knockout. Za każdym razem. Taką moc miał Jezus. I jeśli Jezus miał taką moc, to co z nami? To samo. Musimy przemienić się w naszym sposobie myślenia. Większość ludzi, z którymi rozmawiałem, w tym tygodniu modliłem się o wielu ludzi przez telefon. Spędziłem dużo czasu rozmawiając z wieloma ludźmi ze Stanów, z Portland, z całego kraju. Wróg naprawdę mnie rozwścieczył w ostatni weekend, więc w tym tygodniu byłem nastawiony bojowo. Szukałem okazji, żeby wyjść i niszczyć wroga, gdzie i jak to tylko możliwe. Szukałem możliwości miażdżenia go w tym tygodniu. Jedną z rzeczy, którą zauważyłem, jest to, że ciało Chrystusa jest pokonane. Sprawiają, że Bóg wygląda na takiego malutkiego, wręcz nieistniejącego. A diabeł jest zwycięzcą, wielkim, mocnym gościem, który jest gotowy ich zabić, który ich niszczy. Oto, co wychodzi z ust ludzi. I wielu z nich to ludzie wierzący. I dosłownie w środku rozmowy musiałem przerywać i mówić: okej, nawet nie chcę słuchać tego nonsensu. Bo cała chwała szła do diabła. On mi tak robi. Moje życie sypie się w tej dziedzinie. Nie rozumiesz. Wszyscy się już za mną modlili. I diabeł jest potężny. I niszczy moje życie. Nie mogę ścierpieć słuchania tego nonsensu. Jezus taki nie jest. Bóg taki nie jest. Przepraszam. Jestem dzisiaj naprawdę rozogniony. Nienawidzę diabła. I to jest coś, co musimy rozwinąć. Myślisz, że Jezus był miły dla diabła? Czy on go kochał? Nie. Miażdżył go. Jeśli posiądziemy takie nastawienie umysłu, wróg będzie uciekał. Będzie uciekał, jakby ratował życie. Ale jeśli będziemy tacy: och, diable, jesteś taki mocarny, jesteś taki wielki, zabijesz mnie, zabierzesz mi pracę, zabierzesz mi rodzinę, jesteś tak silny. Nie wiem, gdzie jest Bóg. Czy on śpi? Czy co on robi? Taką perspektywę mają chrześcijanie. Jeśli to jest perspektywa, którą ma ciało Chrystusa, to jak świat ma patrzeć na to i mówić: tak, chcę twojego Boga? Tak się nigdy nie stanie. Chrześcijanie myślą, że Jezus niedługo przyjdzie. Nie ma opcji. Może przyjść niebawem dla kogoś indywidualnie. Ale Biblia mówi, że gdy on przyjdzie, znajdzie swoją oblubienicę, która jest gotowa. Czy oblubienica jest gotowa obecnie? Żartujesz sobie? Jest ubrana w łachmany. Mówię poważnie. Jestem sfrustrowany, w czym siedzą ludzie. Wróg wyjął jakąś śmieszną małą choróbkę, która jest maleńka. I kompletnie zmiótł oblubienicę. Oblubienica myśli, że to koniec. I tak ciężko znaleźć ludzi, którzy mają choć trochę nadziei. A gdzie tu myśleć o tym, że są przekonani o tym, że mogą niszczyć wroga? Prawie wszyscy, których słuchałem teraz, 90% albo i więcej, czują, że są pokonani. Ciało Chrystusa jest pokonane. Nie wiedzą, co robić. Są przestraszeni. W przeszłości ludzie zawsze pytali Carego Blake'a: dlaczego ciągle nauczasz o uzdrawianiu? Teraz będzie 40 lat, jak to robi. Oto dlaczego. Ludzie dziś tego potrzebują. Ludzie potrzebują uzdrowienia. Ci, którzy są przygotowani. Dlatego jestem szczęśliwy, że ludzie, którzy uwierzyli temu przesłaniu, którzy studiowali tę naukę, są nietykalni, są nietknięci i nie boją się tej choroby.
Wiedzą, kim są. Wiedzą, że ich zadaniem jest miażdżyć dzieła wroga. A to, co się dzieje, nawet nie chcę używać nazwy, bo to nie jest warte tego. Jezus to pokonał i zniszczył. Taka jest rzeczywistość. Kto jest większy w twojej głowie? Diabeł? Czyli śmierć, strach, lęk, zmartwienie, depresja? Czy Bóg, który jest życiem i to życiem w obfitości, który jest Bożym zdrowiem, pokojem, radością, siłą? Takiemu Bogu służymy. To nie jest jakaś słaba istota. Ruch feministyczny zniszczył pojęcie męstwa. W postrzeganiu ludzi wszystko jest słabe. To nie jest prawda. Bóg jest potężny, Bóg jest wielki. Jezus, gdy chodził po ziemi, niszczył diabła. To nie była nawet walka. Widziałem to nawet w kontekście Supermana. Gdy byłem dzieckiem, uwielbiałem Supermana. Oglądałem ten film w kółko. Byłem taki podekscytowany, bo to było nadprzyrodzone. A teraz co z niego zrobili? Osobę biseksualną. Żartujecie sobie? To dlatego, że tego chce wróg. Chce, żeby ludzie byli w zamieszaniu, żeby byli zagubieni. A kiedy ludzie patrzą na rzeczy oczami wroga, wtedy przynajmniej w jego mniemaniu wróg myśli, że wygrywa przeciwko Bogu. Ale wszystko, co on ma, to tak jak powiedziałem na początku, to kłamstwo za kłamstwem, za kłamstwem. I wszystko, co on ma, to kłamstwo. Pomyśl o tym. Wszystko, cokolwiek, kiedykolwiek powiedział, to kłamstwo. Wiem, że cały czas to powtarzam, ale chcę, żebyśmy naprawdę się w tym zakorzenili. Dlatego kocham świadectwa. I jestem naprawdę podekscytowany, szczęśliwy, że należę do ciała, które ma nadzieję. Nie pozwalacie tej chorobie, żeby was tknęło. Wychodzicie na zewnątrz, służycie ludziom, uwalniacie jeńców. Jestem podekscytowany, że jestem częścią was, częścią tej drużyny. To jest ekscytujące. Kontynuując robienie tego, co Bóg powiedział, żebyśmy robili, będziemy stawali się coraz mocniejsi i nastąpi wielkie oddzielenie. Kiedy czytamy Pismo, omawialiśmy to w ostatnich tygodniach, widzimy, że istnieje ogromna różnica. Nie powinniśmy wyglądać jak świat. Nie powinniśmy wyglądać jak ci chrześcijanie, którzy są pogubieni. Jesteśmy silni. Reprezentujemy Jezusa. Kiedy Jezus chodził po tej ziemi, nie przyszedł jako ktoś taki, jak wmawia nam świat. On niszczył. Są dwie rzeczy, które trzeba zapamiętać. Kochał ludzi i służył ludziom. To była jego moc. Służył ludziom. Pochylał się nad ludzkimi potrzebami. Zszedł do ich poziomu, żeby im pomóc, żeby im służyć. Ale gdy chodziło o diabła, miażdżył go, niszczył go. Nie było w tym cienia walki. Więc my, jako jego reprezentanci, bo jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jako Jezus na tym świecie, tak powinniśmy siebie postrzegać. Choroba ucieka ode mnie. Wszystko, co widzisz, powinno uciekać. Strach, lęk, zmartwienie, śmierć, to wszystko powinno uciekać. Powinno biec, tracąc dech, nie wiedząc, co ma zrobić, gdy tylko ciebie zobaczy. Taka jest rzeczywistość. Musimy nadal przemieniać nasz sposób myślenia. To jest tylko w naszej głowie, jak widzimy siebie. A sposób, w jaki widzimy siebie, jest oparty na tym, czym się wypełniamy. Jeśli wypełniamy się Słowem Bożym, zawsze o tym mówimy. Tak jak mówi Biblia, to nie powinno się od ciebie oddalać. Nie dosłownie, że masz czytać to non-stop. Czytaj fragment i rozmyślaj o nim. Zainspiruj się. Zachęcaj siebie. Tak postępował Dawid w Starym Testamencie. Jego ciało wymiękało, jego dusza też. A on mówił, błogosław duszo moja Pana. Zmuszał się. Mówił swojemu ciału i swojej duszy, co mają robić, bo znał Boże Słowo. Bóg do niego mówił, więc nie zamierzał poddać się temu, jak się czuł. Nie zamierzał dopuścić do głosu okoliczności. One nie zmieniły tego, kim był dla niego Bóg. Zawsze zwyciężał. Dlaczego? Bo wiedział, kim jest Bóg. I stale przypominał sobie o wszystkim, co uczynił Bóg. Jeśli chodzi o nas, to bardzo ważne.
Mówimy ludziom, zapisuj. Jeśli coś się dla ciebie dzieje, zapisuj to. Dlaczego? Bo możesz sobie przypomnieć i powiedzieć, jeśli Bóg zrobił to dla mnie i zrobił tamto dla mnie, zrobi też rzeczy nawet większe i wspanialsze w przyszłości. Dlaczego? Ponieważ On taki jest. On się nie zatrzymuje. On chce się stać mocniejszym i większym w twoim życiu. Bóg zainwestował wszystko, co miał w ciebie i we mnie. Z jednego powodu, żeby zniszczyć wroga. Nie tylko po to, żebyś dostał się do nieba, ale żeby zniszczyć wroga podczas twojego pobytu tutaj, żebyś był zwycięzcą. Tak samo jak Jezus był zwycięzcą. Kiedy patrzymy na Jezusa, On nie przyszedł na ziemię i nie chodził cichutko dobierając sobie ludzi, mówiąc, hej Piotrze, kolego, to tajemnica. Zabieram cię i idziesz ze mną do nieba. Chodź, tylko cichutko, nie mów nikomu, co ci powiedziałem. A potem poszedł, znalazł kolejnego i następnego. I cichutko, siu, i zniknął. Jezus tak nie działał. Działał publicznie, niszcząc dzieła wroga, uwalniając jeńców, wskrzeszając zmarłych, uzdrawiając, czyniąc cuda. Gdziekolwiek poszedł, pomyśl o tym. Ludzie wiedzieli, że jeśli był jakiś problem, Jezus mógł go naprawić. Było przyjęcie i potrzebowali wina. Dał im. Byli na pustyni. Nauczał. Nie było jedzenia. Co zrobił? Dał im jedzenie. Pomyśl o tym. Nie miał limitów. Działał i jego sposób myślenia był poza ziemskimi limitami. Był poza sposobem, w jaki przywykliśmy myśleć. Nasz sposób myślenia, i mówię tu o sobie, jesteśmy przyzwyczajeni widzieć sprawy i Boga takimi malutkimi. Nie rozciągamy się, nie widzimy się w tym. Gdy omawiamy fragmenty Pisma, moim celem jest kontynuować rozwój i widzieć, kim jest Bóg i zacząć oczekiwać, że taki Bóg będzie obecny w naszym życiu. Tego chce Bóg. Religia uważa i mówi, że musisz być godny, musisz zasłużyć i wtedy może Bóg to zrobi. Bóg jest tak chętny, nie może się doczekać, aż ktoś powie, okej, Boże, możesz to przeze mnie dokonać. I On wtedy tak, zachęca cię, popycha cię. On jest zainteresowany, dużo bardziej niż możemy sobie to wyobrazić. Ponieważ to jest Jego plan. Jego plan to niszczenie dzieł wroga, uwalnianie jeńców. Wtedy odbiera sobie chwałę. Więc kiedy wykonujemy dzieła Jezusa Chrystusa, przynosimy Mu chwałę. Gdy niszczymy dzieła wroga, kiedy widzimy, że ktoś jest chory i modlimy się o niego, kiedy widzimy kogoś w depresji i uwalniamy go, kiedy zachęcamy kogoś, przynosimy komuś nadzieję. Dlatego jest to takie ważne, żeby wszystko, co wychodzi z naszych ust, było życiem, nadzieją, odbudową. To jest to, co w sobie nosimy. Sam złapałem się wielokrotnie na tym, że tego nie robię. Dlatego uczę się. Kontynuuję pracę nad sobą i robię to stale czytając Biblię, Słowo Boże. I kiedy tak robię, jestem w stanie widzieć Boga jako większego i silniejszego w swoim życiu. Ciągle rozciągam się i rozciągam i rozciągam. Naszym celem jako ciało Chrystusa to ciągle widzieć Boga takim, jakim jest. Ciągle wznosić Go, budować wewnątrz siebie. Robi się to poprzez Jego Słowo i Ducha Świętego. Biblia mówi, że Duch Święty objawi nam Jezusa, objawi nam prawdę. On odkrywa wszelką prawdę i cała ta prawda jest tutaj. Jak tylko zaczniemy nasiąkać Biblią, to, czego się nauczyłem, to, że czytam kilka wersetów i potem w ciągu dnia rozmyślam o nich. I gdy rozmyślam o nich, Duch Święty pokazuje mi rzeczy. Pokazuje mi, jaki jest Bóg, jak Bóg widzi rzeczy. I On to robi tak, że gdy mam pytanie i nie wiem, jaka jest odpowiedź, On przypomina mi inne fragmenty. Na przykład myślę, ale jak to tutaj działa?
A on mówi, przypomnij sobie ten fragment i ten fragment, więc odsyła do fragmentów, żeby pokazać prawdę, objawienie, kim jest Jezus i kim jest Bóg, poprzez różne przykłady i jak Bóg działał w tych sytuacjach. Bóg umieścił prawdę tutaj, w Biblii. I jest tu więcej informacji niż potrzeba, żebyś wiedział wszystko, czego potrzebujesz, żeby być zwycięzcą, żeby miażdżyć wroga bez przerwy. Takie nastawienie umysłu powinniśmy mieć. Ja zdecydowałem, że będę stale mówił wspaniałe rzeczy. I zawsze jedynie mówił o tym, jak wielki jest Bóg. I stale będę mówił, jak mały jest diabeł. Nie powinniśmy dawać mu żadnego uznania. Jeśli ktoś by powiedział, to i tamto się stanie. Jeśli tego nie zrobisz, to umrzesz. To nie możemy zgodzić się z tą myślą. Powiedz, twierdzisz, że ten słaby, mały diabeł ma siłę czy moc, żeby mnie zabić? Boże dziecko? Żartujesz sobie. Powinniśmy śmiać się z takiego nastawienia umysłu, z takich myśli, z takiego myślenia. Coś takiego nie powinno nam nawet przyjść do głowy. To nie jest to, kim jesteśmy. Ale musimy zacząć dorastać do tego, że widzimy diabła jako pokonanego. Musimy widzieć diabła tak, jak widzi go Bóg, jak widział go Jezus. Taka powinna być nasza perspektywa. Moim zadaniem i każdego z nas jest to, że kiedy jesteśmy wśród ludzi, wywyższamy Boga. Mówimy o tym, jak wielki jest Bóg. Jeśli ktoś próbuje wywyższać diabła, mówimy nie. On jest pokonany. Biblia mówi, że Jezus już go zmiażdżył, pokonał go. Wróg nie może tego zrobić. I zacznij niszczyć ten sposób myślenia w ludziach. Rób to mądrze. Używaj mądrości, w jaki sposób to zrobić. Nie wściekaj każdego wokoło ciebie. Zapytaj Ducha Świętego, jak przekazać to ludziom. To jest coś, czego sam się uczę. Kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy dzwonię do kogoś i ktoś zaczyna dzielić się swoimi problemami, słucham przez chwilę i mówię, okej, wiem już, co muszę wiedzieć. Dziękuję. Pozwól, że opowiem ci o moim Bogu. Pozwól, że opowiem ci, co może zrobić mój Bóg. On jest w stanie zrobić to. Tak jest napisane w Biblii. Uzdrawia ludzi. Widzę cały czas, jak On uzdrawia ludzi. Gdy modlimy się o ludzi, to tak się dzieje. Mówię mu, jak dobry jest mój Bóg. I mówię, wiesz co? On kocha cię tak bardzo, że chce zrobić teraz to samo dla ciebie. Więc robimy tak. Pomodlimy się o ciebie i tak, i tak, i tak się stanie. I oni słuchają mnie i mówią, wow, to jest wspaniałe. To jest wspaniałe. I to nie jest nic skomplikowanego. Dosłownie robimy tak, jak Biblia mówi, żebyśmy robili. Jezus powiedział, wierzący ręce kłaść będą na chorych i oni wyzdrowieją. Mówił, wskrzeszajcie umarłych. To jest Jego polecenie. To jest to, co nakazał robić swojemu ciału, więc to powinno być coś, co jest naszym codziennym oczekiwaniem. Tak powinniśmy funkcjonować i myśleć. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, dzieliłem się tymi historiami. Dorastając w religijnym społeczeństwie, nauczono nas, że gdy ktoś cię uderzy, nadstaw drugi policzek. Mogłeś być jak wycieraczka. Ludzie mogli robić z tobą, co chcieli. Ale w końcu, gdzieś w 6., 7. klasie, zostałem kilka razy bardzo mocno pobity, napadnięty i zostawiony na ulicy na śmierć. I mój ojciec ostatecznie powiedział, wiesz, synu, kupię ci jakieś ciężarki do ćwiczeń, żebyś chociaż mógł się obronić. I zauważyłem, że gdy zacząłem trenować, nagle, choć to nie stało się w ciągu jednego dnia, ale kiedy zacząłem czuć się silniejszy, zmieniła się moja percepcja, to w jaki sposób postrzegałem rzeczy. I nagle pomyślałem, mam siłę. Ktoś zaatakował mnie i byłem w stanie się obronić. I potem znowu ktoś mnie zaatakował i znowu byłem w stanie się obronić. I zaczęła się we mnie budować pewność siebie. I do czasu, jak dotarłem do 1. liceum, czułem, że w świecie fizycznym byłem nietykalny. Mógłbym wygrać każdą jedną walkę. Tak czułem wewnątrz siebie, pewność siebie. I jak to się stało? Musiałem trenować i ćwiczyć. Ćwiczyłem, gdy ktoś mnie zaczepiał.
ale musiałem sobie mówić, wygram, wygram. Musiałem przezwyciężyć strach, że zostanę pokonany. Pamiętam, jak byłem w drugiej klasie. Cały czas zaczepiał mnie pewien chłopak, który był wtedy w pierwszej klasie. Był dużo mniejszy ode mnie, ale zalazł mi za skórę i bardzo się go bałem. I w końcu mój tata powiedział mi, następnym razem zrób coś z tym. I ja na to, okej. Nie chcę. Mój tata jest dobrym chrześcijaninem, tylko zmęczyło go już to, że byłem bity. Więc pamiętam, przyszedłem do szkoły i powiedziałem sobie coś, co powiedział mi mój ojciec. Posłuchaj, on jest od ciebie mniejszy. On jest w pierwszej klasie, a ty w drugiej. Tak nie powinno być. Więc w swojej głowie zacząłem myśleć, no tak, mam 1,10 m, czy ileś tam to wtedy było, więc jestem wyższy od niego. To nie powinno się tak dziać, jak się dzieje. Więc chodziłem i powtarzałem, jestem od niego wyższy, jestem od niego wyższy. Jadłem więcej, jestem silniejszy od niego. I nie mogłem się doczekać, kiedy go spotkam. I pamiętam, zobaczyłem go, podszedłem i uderzyłem go bardzo mocno. Już wyznawałem swoje grzechy. Uderzyłem go i ten dzieciak nigdy więcej mnie nie tknął. Chodził bokami i mówił innym, nie zadzierajcie z Witalim, ten gość jest twardy. A więc zrobiłem coś w odpowiedzi. To było w świecie fizycznym. Oczywiście my nie robimy tego w świecie fizycznym. My tak robimy w świecie duchowym. Jeśli więc przywykłeś do tego, że wróg cię kopie i miażdży, aby to przezwyciężyć, musisz zacząć patrzeć do Biblii i zrozumieć. Okej, oto co mówi Bóg. Bóg mówi, że jesteś przezwycięzcą. Powiedział, że umieścił w tobie Jezusa, który jest o wiele większy i jeśli zaczniesz zmieniać swój sposób myślenia na taki, nie muszę już więcej przegrywać. Mogę wygrać. Mogę pokonać wroga. I zaczynasz z tego miejsca. Wiele razy ludzie są tak pokonani, że nie mają żadnych nadziei, kiedy wydarza się coś. I dlatego wspomniałem o sytuacji ze świata fizycznego, kiedy wydarza się coś, co okazuje się, że coś, co jest o wiele mniejsze i słabsze, bije kogoś, kto jest silniejszy i większy. Nawet w świecie fizycznym tak nie powinno się dziać. Ale w tym momencie to jest w naszej głowie. Inna sytuacja, jak ktoś ma 1,20 m, a inna, jak ma 3 m. Zdroworozsądkowo. Ten większy po prostu go podniesie i rzuci nim. Będzie ciężko tej mniejszej osobie wygrać. W świecie duchowym to ty jesteś tą 3-metrową osobą, a wróg ma 1,20 m. Czy jakkolwiek małym chcesz go sobie zobrazować? Oznacza to, że w swojej głowie musisz dostać się do miejsca, w którym widzisz wroga jako coś słabego, że możesz go pokonać za każdym razem. Aby to zrobić, patrzysz w Pismo Święte i przyglądasz się temu, co robił Jezus. I On wygrywał za każdym razem. Zaczniesz budować w sobie pewność. Powodem, dla którego praktykujemy ogłaszanie, jest to, że w ten sposób się budujesz. Budujesz siebie w duchu. Wróg mówi ci, będziesz chory, umrzesz. Tak się stanie. Stracisz pracę. A ty mów, nie, nie. Jezus powiedział, że On jest moim zaopatrzeniem. Bóg mnie zaopatrza. Bóg jest moim uzdrowicielem. Chodzisz i mówisz, Bóg jest moim uzdrowicielem. Bóg daje mi zaopatrzenie. Stanie się tak. Zaczynasz zdobywać zwycięstwo, gdy sobie tak chodzisz. Zanim nawet wpadniesz w jakąś sytuację, zacznij wypowiadać to i wierzyć w to. A gdy tylko masz okazję, tak jak ja w drugiej klasie, uderz w diabła, trzaśnij go i zobacz zwycięstwo. I kiedy zobaczysz to pierwsze zwycięstwo, zwiększy się twoja pewność siebie. I to będzie dla wroga koniec. W tym momencie wróg powie, o jacie, tak jak stało się z tamtym dzieciakiem, kiedy go znokautowałem. To od tego momentu nigdy więcej mnie nie tknął. Chciał być moim najlepszym przyjacielem. Chodził i opowiadał wszystkim swoim kumplom. Nie zadzierajcie z tym gościem, bo was znokautuje. Taki stan umysłu powinniśmy mieć w duchowej rzeczywistości, jako wierzący, że wszystkie demony boją się nas. Tak jak diabeł powiedział, znamy Jezusa, znamy Pawła, a wy kim jesteście? Demony powinny mówić tak samo teraz. Znamy go. Nie ze swojej grupy, tylko wiedzą, że jesteś od Jezusa. Jeśli jesteś tak jak On na tym świecie, wtedy demony będą widziały Cię jako Chrystusa i będą się trzymały z daleka. Dlaczego? Bo będą widziały Ciebie jak Jezusa. Kiedy chodzisz i wypowiadasz słowa Jezusa, działasz jak Jezus i zachowujesz się jak Jezus. Mówisz to, co Jezus. Zacznij przynajmniej od tego, że wypowiadasz słowa Jezusa.
Wtedy wróg będzie cię poważał. Dlaczego? Bo boi się Jezusa. Respektuje Jezusa. Ucieka od Niego. Ale jeśli mówisz jak diabeł, z pozycji, w której cały czas przegrywasz, to co się stanie? Przegrasz. I to nawet nie jest prawomocna walka. To smutne. To nie jest nawet prawomocna walka. Ale Biblia mówi, z braku poznania mój lud ginie i jesteśmy niszczeni. Dlaczego? Bo nie rozumiemy, że to my mamy 3 metry wysokości, jakkolwiek dużym chcesz się sobie zobrazować. I to nie ze względu na nas, czy ze względu na to, do czego jesteśmy zdolni, ale ze względu na Jezusa i to, co zapewnił. Bóg umieścił każdą ponadnaturalną moc, każdą ponadnaturalną zdolność wewnątrz każdego wierzącego, abyśmy byli w stanie chodzić zwycięsko po tej ziemi przez cały czas. Bóg tak postąpił względem każdego wierzącego. Musimy się tego nauczyć, uznać to. Wszystko, co robimy tutaj, i to mówimy ludziom. Codziennie ogłaszaj prawdę. Kiedy to robisz, Bóg wewnątrz ciebie staje się większy. Zaczynasz w to wierzyć. Dlaczego? Bo myślisz o tym. Bo mówisz o sobie rzeczy w taki sposób, w jaki Bóg mówi o tobie rzeczy. Bóg mówi, że jesteś zwycięzcą. Jeśli Bóg mówi, że jesteś zwycięzcą, to czy to coś znaczy? Oczywiście, to bardzo mocna rzecz, którą o tobie mówi. Jeśli Bóg w ciebie wierzy, ten, który cię stworzył, ten, który wszystko wie, jeśli On w ciebie wierzy i mówi ci, że taki jesteś, to jedyne, co musisz zrobić, to zgodzić się z Nim. I kiedy się z Nim zgodzisz, wszystko się zmieni. Twoje życie kompletnie się zmieni. To był wstęp. Lepiej zacznę czytać, bo zostaniemy tu na noc. Ja po prostu jestem bardzo podekscytowany. Bóg pokazuje mi nasz potencjał, rzeczy, które możemy robić. Więc jestem tym bardzo podekscytowany i chcę o tym mówić. Bo widzicie, siła wynika z ilości. Im więcej wierzących będzie to robić, tym szybciej się to rozprzestrzeni. Bo pamiętajcie, jesteśmy ciałem Chrystusa. Oblubienica to nie jest jedna osoba, to całe ciało. Więc im szybciej obudzi się ciało i zacznie być jak Jezus, tym szybciej będą działy się rzeczy. W tej chwili ciało idzie w kompletnie przeciwnym kierunku. Kiedy patrzę do Pisma i widzę, jaki był Jezus i apostołowie, no to my idziemy w przeciwnym kierunku. Nie konkretnie nasze lokalne ciało, ale ciało Chrystusa ogólnie rzecz biorąc. Wierzę, że my lokalnie idziemy we właściwym kierunku. Kiedy słucham naszych świadectw, jestem bardzo podekscytowana. Kiedy słucham świadectw, gdy dzieją się rzeczy, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. I to dopiero początek. Wyobraź sobie, co będzie, gdy zaczniemy wierzyć w to coraz bardziej i bardziej. Bo jak patrzę na to, co robili apostołowie i uczniowie Jezusa, to my jesteśmy dopiero w fazie początkowej. Jestem bardzo podekscytowany rzeczami, które będą się wydarzać. Dlaczego? Bo znam nasz potencjał. Ten potencjał to Jezus Chrystus. I wiem, że wszyscy. Druga i trzecia generacja uczniów Jezusa Chrystusa, oni robili te same rzeczy, co Jezus. I większe. Widzimy rzeczy, które robił apostoł Piotr, których nawet nie robił Jezus. On szedł dalej. Mówiliśmy o tym ostatnim razem, o cieniu Piotra. Gdy Piotr chodził, jego cień uzdrawiał ludzi i uwalniał ich. Biblia nie mówi o tym, że Jezus tak robił. Jezus powiedział, będziecie wykonywać te same dzieła i większe. Naszym potencjałem jest pełnia Jezusa Chrystusa. W takim jesteśmy miejscu. Ale musimy kontynuować patrzenie i stale celowo myśleć w ten sposób. Musimy wyrównywać nasze schematy myślenia i sposoby, w jakie widzimy rzeczy. I jedynym sposobem, abyśmy byli w stanie to zrobić, jest przebywać w tym Słowie. Obserwowanie, jak robią to inni ludzie. Nauka. Jeśli ktoś modlił się o kogoś i ma rezultaty, to oznacza, że my możemy zrobić to samo i więcej. I powinniśmy. Gdy ktoś zrobił taki krok, następna osoba robi krok dalej. I następna krok dalej. I tak się nawzajem budujemy i kontynuujemy wzrastanie wyżej i wyżej. I rozwijamy się. I to polega jedynie na zgadzaniu się z tym, co powiedział Bóg. Wypełniamy swój potencjał. Tak samo jak rodzi się dziecko. Ono ma w sobie cały potencjał. Ale musi w niego wzrosnąć. Musi urosnąć do zakładania butów
musi urosnąć do jazdy na rowerku, musi urosnąć do pójścia do szkoły. Tak samo jak widzimy wzrastanie dziecka, tak samo widzi nas Bóg. Gdy rodzimy się na nowo i jesteśmy nowymi wierzącymi, On ekscytuje się tym, że kontynuujemy wzrastanie. Ale dzieje się tak, że większość wierzących rodzi się i do końca życia pozostaje w fazie miesięcznego dziecka. To nie jest zdrowe. Kiedy Jezus był mały, gdy się urodził, nie robił rzeczy, które robił, gdy wypełnił swój potencjał. Gdy miał 30 lat, czy coś koło tego. Wzrósł do tego. Ale cały czas widzimy jedno. Jezus przebywał w czym? W Słowie Bożym. Był zawsze w pobliżu Słowa Bożego. Rósł, budował się. Jako wierzący to jest miejsce, w którym powinniśmy przebywać. W Jego Słowie, stale w Jego Słowie. Co Bóg mówi mi o danej sytuacji? Jak to powinno być w moim przypadku? Co powinno się ze mną dziać w tej sytuacji? Jeśli mam jakiś problem, Jezus powiedział, że to powinno wyglądać tak, więc zaczynasz patrzeć na to tak samo jak On. Czyli powiedzmy, jesteś w złej sytuacji i potem zgadzasz się z tym, co mówi Słowo Boże. Do momentu, aż to się wypełni. To jest droga wiary. Droga wiary jest od momentu, w którym zdecydujesz, jak wydarzą się rzeczy, do momentu, aż się tak wydarzy. Wtedy stoisz w wierze, aż to się wydarzy. Więc jak długo będziesz stać w wierze? Aż to się wydarzy. A gdy kontynuujesz wzrastanie, to będzie działo się szybciej i szybciej. Ale zawsze zdecyduj, jaki będzie końcowy rezultat. Przeczytam ponownie parę fragmentów, które czytaliśmy ostatnim razem. Nie zatrzymamy się tutaj, tylko chcę znowu przypomnieć nam powód, dla którego omawiamy te fragmenty. Przez ostatnie kilka lat mówiliśmy o tym, jaki był Jezus. Omówiliśmy wszystkie aspekty tego, jaki był Jezus. I teraz idziemy dalej. Omawiamy uczniów Jezusa Chrystusa. To byli ludzie, którzy oglądali działania Jezusa i naśladowali Go. Bo dla większości ludzi jest bardzo trudno zobaczyć siebie samych jako Jezusa. Więc jeśli zmagasz się w tym zakresie, zacznij patrzeć na uczniów. Dużo łatwiej jest ludziom odnieść się do życia innych ludzi, niż porównywać się z Jezusem. Więc zacznij od tego. Ale pamiętaj, że oni kopiowali Jezusa. Możemy kopiować to, co robią inni ludzie, dopóki robią to, co zrobiłby Jezus. Bo nawet uczniowie podejmowali wiele złych decyzji. Więc nie chcemy kopiować wszystkich rzeczy, które robili. Na przykład Piotr wyjął miecz i zaczął obcinać uszy. Nie chcemy tego robić. Chcemy robić rzeczy, które robił Jezus. On przyklejał te uszy z powrotem. Odnawiał. Pamiętaj, Jezus zawsze odnawiał, odbudowywał. Budował rzeczy. Wszystko, co robił, to zawsze budowanie, dbanie o rozwój, uwalnianie jeńców. Oto, co robił Jezus. Nigdy nie manipulował. Nigdy nie uciskał. To kolejna rzecz, którą pokazał mi Bóg w tym tygodniu. Czy ja kogoś uciskam? Dzielę się osobistym doświadczeniem. Takie pytanie powinien zadać sobie każdy wierzący. Ja osobiście muszę zapytać siebie samego. Moje działania, to co robię, czy to uciska kogoś? Bo jeśli uciskam kogoś, to nie reprezentuje Boga, bo Jezus przyniósł wolność, uwolnił jeńców, uwolnił ludzi, którzy byli uciskani. Więc musimy przyglądać się swojemu życiu i sprawdzić, czy uciskamy ludzi, czy uwalniamy ludzi. Nawet małe rzeczy, bo poprzez małe rzeczy, przez nasze zachowanie, możemy uciskać ludzi, możemy sprowadzić na ludzi niewolę. Na przykład, jeśli przyjdziemy do kogoś i powiemy, jesteś taki brzydki, jesteś taki i owaki, i będziemy wypowiadać słowa diabła, to co my robimy tej osobie? Uciskamy ją, stawiamy pod ścianą, sprawiamy, że myślą myśli diabła. Nie tylko nie uwalniamy ludzi, ale często naszymi słowami wykonujemy dzieła wroga. Jeśli tak jest, musimy przypatrzeć się naszemu życiu i to odciąć, przestać przynosić jakikolwiek ucisk. Możemy często nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, co robimy, ale musimy zacząć patrzeć na wszystko z Bożej perspektywy. Naszym zadaniem jest przynosić wolność przez cały czas. Dzieje Apostolskie, rozdział 5,
Werset 12 jest napisane. A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu. I byli wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomona. I z pozostałych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć. Ale ludzie bardzo ich wychwalali. Przybywało też Panu mnóstwo wierzących, mężczyzn i kobiet. Także nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziło się też z okolicznych miast do Jerozolimy mnóstwo ludzi, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. A wszyscy zostali uzdrowieni. Omawialiśmy szczegółowo ten fragment ostatnim razem. Chciałem, żebyśmy to zobaczyli. Oto, co robili uczniowie Jezusa. To jest dla nas przykład. To oznacza, że w naszym życiu, gdy widzimy jakieś sytuacje, widzimy, jak dzieją się jakieś rzeczy, nasza percepcja, nasz system myślenia musi być nastawiony tak, że jeśli widzisz gdzieś problem, to go naprawiasz. Dlaczego możesz go naprawić? Bo to Jezus w tobie naprawia ten problem. Aby On mógł działać poprzez nas, aby mógł poruszać się poprzez nas, musimy widzieć siebie samych jako zdolnych do tego, by to zrobić, jeśli nie postrzegamy siebie w ten sposób. Na przykład, jako mężczyzna, jeśli muszę coś podnieść, to natychmiast patrzę na rozmiar tego. Jeśli widzę 4 litry mleka, to od razu widzę, że mogę to podnieść. Nawet się nie waham. Podnoszę to i przenoszę. Robię, co muszę zrobić. Więc kiedy napotykamy przeszkodę, to jest to dla nas naturalne, jak w przykładzie z podnoszeniem czegoś ciężkiego, że w naszych umysłach my cały czas analizujemy. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, że trudno było mi podnieść 4 litry mleka. Nie byłem wystarczająco silny. I jeśli w mojej głowie zdecydowałem, że nie jestem w stanie tego podnieść, nawet bym nie próbował. Ale gdy urosłem, rozmiar przedmiotów i waga przedmiotów, które mogłem podnosić, były coraz większe. Więc pamiętam kiedyś, kiedy budowaliśmy nasz dom, miałem klimatyzator, który ważył około 160 kg. Miałem wózek transportowy, więc byłem w stanie dojechać tym do swojej ciężarówki. Sklep się już zamykał. Patrzyłem na to ogromne pudło i natychmiast wiedziałem, że nie ma szans, żebym to podniósł. To było za duże, zbyt ciężkie, bez rączek. I nie wiem, jak to się stało, ale patrzyłem na zegar i wiedziałem, że jeśli tego nie zwrócę do sklepu, stracę dużo pieniędzy. To było nawet wcześniej, zanim poznałem służbę DHT. Ale zdecydowałem, patrząc na zegar, coś wpadło mi do głowy. Nie mogę stracić tych pieniędzy. Zrobię to. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale podniosłem to i wrzuciłem do ciężarówki i dowiozłem do sklepu. I po wszystkim zacząłem myśleć, jak ja to zrobiłem. Przestałem myśleć o przedmiocie. Zacząłem myśleć o pieniądzach. Nie chciałem stracić tych 2-3 tysięcy dolarów, ile to tam kosztowało. I wiedziałem, że termin był taki, że jeśli tego nie zwrócę, stracę te pieniądze. To był ostatni dzień na zwrot, więc jak tylko przestałem zwracać uwagę na wagę i rozmiar, czy na sytuację, która w tamtym momencie wydawała się nie do pokonania, byłem w stanie zrobić to, czego potrzebowałem, żeby umieścić to w ciężarówce. Z perspektywy fizycznej wiele rzeczy wydaje się niemożliwych. Dlatego Bóg chce zabrać nasze myśli z danego przedmiotu, z danej sytuacji i żebyśmy patrzyli na to, co mówi Bóg, patrząc z Jego perspektywy, co powiedział. I kiedy jesteś skupiony na tym, co On mówi, nie będziesz nawet myślał, jak rozwiązać problem. Będziesz po prostu w stanie to zrobić. Rozumiecie, o czym mówię? Wróg zawsze postawi limit. Zawsze będzie próbował pokazać ci coś w taki sposób, że to jest zbyt duże, to rak, nikt z tego nie zdrowieje, umrzesz. On sprawi, że w świecie fizycznym, z fizycznej perspektywy, będziesz myślał, że to koniec. Po wszystkim. I jeśli będziesz kontynuować skupianie się na tej rzeczy, tak jak ja skupiłem się na klimatyzatorze, stałem, jestem sam, nie mam pomocy, to jest bardzo ciężkie, nigdy wcześniej nic takiego nie podniosłem, więc patrzyłem na to i im dłużej na to patrzyłem, nie miałem nadziei, nie mogłem zrobić nic. Ale kiedy przestałem skupiać się na tym przedmiocie,
Nie skupiałem się na tym problemie, to mimo, że nawet nie szukałem rozwiązania, dosłownie przeniosłem skupienie z tego na coś innego poprzez porzucenie tamtego przegranego sposobu myślenia, byłem w stanie wykonać zadanie. Przestałem myśleć z perspektywy przegranego. Przestałem patrzeć na to z perspektywy, to nie jest możliwe. Aby zmienić tę perspektywę, stale przyglądamy się Słowu Bożemu i wypowiadamy to, co mówi Bóg. Kontynuujemy mówienie. Bóg to dla mnie zrobił. Bóg dał swojego Syna Jezusa. Zapłacił cenę. Cena za moje uzdrowienie jest już zapłacona. Cena za moją wolność jest już zapłacona. Wszystko, co mam zrobić, to po prostu to zaakceptować i patrzeć na to z Jego perspektywy. Kiedy Jezus patrzył na różne sytuacje, to czy patrzył kiedykolwiek na coś jako na niemożliwe? Wróćmy do ludzkiej perspektywy i przykładu z podnoszeniem. Jeśli powiedzmy widzisz dziecko, małe dziecko, które próbuje coś podnieść, powiedzmy 4 litry mleka, próbuje i nie może. Czy ty, jako większa osoba, będziesz patrzeć na to mleko z takiej samej perspektywy, z jakiej patrzy dziecko? Nie. Spojrzysz? To nie problem. Podniesiesz i zrobisz, co trzeba. Jezus tak patrzył na sprawy. Jezus patrzył z takiej perspektywy, z której nic nie jest problemem. Mogę poradzić sobie w każdej sytuacji. Miał mentalność zwycięzcy. Patrzył na wszystko, że jest w stanie wygrać za każdym razem. Robiąc tak, kiedy napotykał na jakąkolwiek sytuację, patrzył na to. Mogę to zrobić. To koniec. To drobnostka. I po prostu się tym zajmował. Nigdzie w Piśmie nie widzimy, żeby wahał się, czy nie był pewien, co ma zrobić. Więc jeśli będziemy czynić Boga większym w naszych oczach, będziemy w stanie widzieć rzeczy z Jego perspektywy i jakiekolwiek problemy z przeszłości, które widzieliśmy jako za duże lub że nie byliśmy w stanie ich pokonać, w miarę jak będziemy kontynuować rośnięcie w Bożej perspektywie, wszystkie problemy zaczną się zmniejszać w naszych oczach do czegoś, z czym możemy sobie poradzić. Powinna dokonać się taka wymiana. W naszym codziennym życiu celowo powinniśmy zmienić nasz sposób myślenia na taki, że Bóg staje się większy, a diabeł mniejszy. I wtedy będziemy w stanie robić rzeczy takie, jak robił Jezus. Droga, by tego dokonać, jest poprzez Jego Słowo. Amen? Wstańmy wszyscy. Najpierw się pomodlimy. Jesteście gotowi, żeby zacząć widzieć Boga takim, jakim jest? To jest świadoma decyzja. Musisz zrobić to poprzez decyzję. Jeśli świadomie nie zdecydujesz się, aby to zrobić, będziesz nadal żyć w ten sam sposób. Nic się nie zmieni. Nie mówię do was konkretnie, tylko generalnie do ludzi, którzy nie podejmują tej decyzji. Wszyscy tutaj, ja już wiem o was, że wy to robicie, więc jestem bardzo szczęśliwy. Ale tak jak mówię, musimy świadomie podjąć decyzję i stale powtarzać tę decyzję, przypominać sobie tę decyzję. Więc teraz będziemy ogłaszać, mówić i zgadzać się z tą decyzją, z tym, co Bóg chce, abyśmy zrobili. Amen? Powtórzcie za mną. Boże Ojcze, dziękuję Ci. Jesteś dobrym Ojcem. Jesteś dobrym Ojcem cały czas. Jesteś moim Ojcem. Cały czas. Jesteś silny. Jesteś moją miłością. Jesteś moim pokojem. Jesteś moim zdrowiem. Jesteś moją radością. Jesteś moim rozwiązaniem dla wszystkiego. Przez cały czas. Świadomie podejmuję teraz decyzję, że moje myśli będą podlegać rekonstrukcji, aby widzieć Ciebie, Tato, w sposób, w jaki pokazuje Ciebie Twoje Słowo. Jezus powiedział, jeśli znacie mnie, znacie Ojca. Celowo zacznę przyglądać się Słowom Jezusa, Jego zachowaniu, uczyć się od Niego i widzieć Ciebie, tak jak Jezus Ciebie reprezentował. I podejmę świadomą decyzję, żeby zacząć reprezentować Ciebie
w sposób, w jaki zrobił to Jezus. Bo Twoje słowo mówi, jaki był Jezus, taki jestem ja. Jaki jest Jezus, taki i ja jestem. Powiedz to stanowczo. Jaki jest Jezus, taki jestem i ja. Diable, mówię Ci teraz, jaki jest Jezus, taki jestem i ja. Jaki jest Jezus, taki jestem i ja. Zwycięski. Cały czas. Diable, idę po Ciebie, żeby Cię miażdżyć bez przerwy. Lepiej uciekaj, bo Cię ostrzegam. Amen. Tak powinniśmy myśleć. Amen.